Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Warcraft 3. Jak widzicie, tym razem mamy misję spotkanie z Jayną. No to sobie zacznijmy. Może. O, krótka wstawka filmowa. Co tam, bo to nie jest cinematic. To musisz być mądrzejszy od króla. Trzeba ogarnąć ten temat. Jest bliski. Już ci mówiłem, nie interesują mnie te bzdury. Więc tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jayno. Już sobie poszedł. No cóż. Wybacz, że podsłuchiwałam, panie, ale... Twoje wścibstwo nieraz przyniosło mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. A nie? Co ja tam mogę wiedzieć? Wcale tej gry nie przechodziłem. No, i trzeba rozróżnić sobie. Dobra, zaraz wam powiem. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? No, całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie ci towarzyszył specjalny wysłannik. Tak, panie. Zrobię, co w mojej mocy. Nie wątpię, moje dziecko. Żegnaj. Polimorfia. Dobra karta. W Hearthstone'ie. No, jak rozróżnić cinematika od... cinematika od... jak to się mówi? Od wstawki takiej. Cinematic to jest osobny jakby taki filmik wprowadzający, a wstawka filmowa to jest to, co teraz widzieliście. Taką grafiką z gry jakby. Cinematiki zawsze są ładniejsze. Czekamy tu od wielu godzin, książę. Czy ta twoja przyjaciółka na pewno się pojawi? Na pewno. Jayna zwykle trochę się spóźnia. Trochę. Musimy jej pomóc. Poczekaj, kapitanie. Da sobie radę sam. No. Uciek. Umor. Umor. Panowie, oto panna Jayna Proudmoore, agent specjalny Kirin Toru. Ona jest córką... Kurczę, nie wiem, admirała chyba Proudmoore'a. W jakiejś tam misji to będzie kiedyś pokazane. I ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortem. No proszę. Dobra. Powinniśmy ruszać w drogę. Nieprawda, no wcale nie potrafię odwołać tych ziutków. Taka ściema trochę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła rozprzestrzeniać się od północy. Trzeba sprawdzić wioski przy królewskim szlaku. Dobrze, tak jest. Dobrze, mamy jakieś tutaj wszystko. Więc to jest oczywiście też misja z cyklu bez bazy, ale... Książę Artasie, most na rzece jest chyba w złym stanie. Oj. Jak to? Jak to? Się stanie zadość. Chyba też nic nie ma. Mądry plan. No, ten typik tam powie co i jak. Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? Panie, ktoś zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak no, bezpieczne super. Jak dawniej. To idziemy. Dobrze. Mądry plan. Jak najbardziej. Tu chyba żadnych jakichś, oczywiście, powiedzmy, misji nie ma. Mądry plan. O, tak. Wybaczysz, że tak tą kamerą posuwam jak... Wyrżnąć wszystkich! Jak walnięty, ale... Bandyci! Uciekajmy! Bandyty! Plugawy nędznik! Jaki mamy plan? Weź porób tego. Splądrować miasto! Uratuj nas! Porobieni? Nie trzeba mi się kłaniać. Porobieni. Wiatłość jest mą siłą. No, może byś pomógł kobiecie, co? Ciulu. Czy tam coś jest? Tak mi się wydaje, że chyba obóz bandytów tam może być. Oczywiście. Albo na honor. Albo drzewa. Mądry. Od początku wiedziałem, że tam są tylko oczywiście drzewa. Pewnie, przecież bym się nie pomylił. Na honor. Nie? Jak mogę ci podziękować? Która to? Przyjmij to w podzięce. Większe mikstura leczenia. Mądry. Po co mi tyle tych mikstur, jakich tak nie używam? Oczywiście. Masz Jayno, ty. Mądry plan. Panie. Niedaleko stąd jest starożytne święte źródło. To mi się przyda. Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie. Ciekawe.
rzeczy samej. Może się to nam bardzo przyda. Murloki. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak oglądaliście film Warcraft początek, to tam jak przez most przejeżdżali, jakoś w pierwszych minutach filmu właśnie posłuchać murloki. Oczywiście. Ten sam dźwięk, jaki się przywołuje któregoś murloka w Hearthstone'ie. Naprawdę, bez kitu. Dobrze, tutaj mamy kolejną jakby klasę w przedstawioną w Warcraftcie u ludzi. Arcymag. I widzicie, arcymag ma zamieć w takim obszarze, tam, takim kółeczku, spadają w takie fale lodowe, nie wiem jak to nazwać. Ma takiego żywiołaka pod kolejnym jakby skillem i kolejna to jest aura świetności i regenerację manę. Many zapewnia. Mówię, ci nie mają many, także im nie zapewnia, ale na przykład jemu jak najbardziej. I ult, czyli ta powiedzmy super umiejętność, to jest to, że ona teleportuje jednostki bodajże do innych jednostek albo do budynków. W sensie albo tu, jak gdzie się wybierze. Więc to też jest spoko i w ogóle fajna sprawa. Tu mamy, aha, tu będzie chyba wyspa bandytów. Porobimy ich, bo może jakieś itemy z nich wypadną. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość. Widzicie, Jaina całkiem sporo przybuje. Bliziutków. O, jeden już się skończył. Dajemy zamieć, ona jest lepsza niż ta aura regeneracji, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak to nic nie dostałem? Nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Dobrze, na shiftie sobie zaznaczyłem, jak widzicie. Jak trzy skrzynki po kolei, które mam rozwalać. Nie pomogło. Mądry plan. Dobrze, kapitan jest jakieś niebezpieczeństwo. Uleczony. Kapitan generalnie jest w zbroi elfa, no ale się stanie zadość. Co zrobicie? Na honor. Tarcza przy tarczy, bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! A, gówno, widzicie? Jednak robią. Zniszczyć je, szybko! Jednak robią. I teraz patrzcie, jak działa jedna umiejętność Jaina. Służę światłości. Sześć takich fal oczywiście spadnie. Jak najbardziej. Na honor. Wszyscy są żywi? Żyją wszyscy. Super. Sprawiedliwość. Co to były za stwory, sierżancie? Nie umarli, panie. Nie umarli. Ludzie z wioski ogarną obłęd. Przecież nie żywi, no. Próbowaliśmy ich bronić, ale... Dowiemy się, kto za tym stoi. Dobrze. Oczywiście. No to bierzemy dalej. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Aha, tutaj nie ma nigdzie indziej drogi, więc siłą mądry rzeczy muszę iść tędy. Jak najbardziej. Aha, i tam teraz oczywiście widzę coś fajnego, także spoko. Jak najbardziej. Mikstura many. Na myślę, honor, że jednak Jaina bardziej się ucieszy na to. Nie trzeba mi się kłaniać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Za mojego ojca, króla. Pyk. Króla, mojego ojca. Za mojego ojca, króla. W imię króla, mojego ojca. Po kolei. Tu mamy fajną taką rzecz, zaraz zobaczycie. To, o czym mówił ten wieśniak przy moście. Albo kawałek dalej, za mostem. O takiej fajnej, magicznej fontannie. Podejdźmy. To pewnie miejsce, o którym mówił ten starzec. A, starzec. Kto skosztuje jego świętych wód, będzie uzdrowiony. Nic cię już nie uratuje. Więc jesteśmy teraz podleczeni. Jak najbardziej. Tak, wszystkie jednostki. Mogę pomóc. I no, poczekamy, niech one mi się wszystkie podleczą. Dobra, oczywiście, wszyscy są wyleczeni. To lecimy dalej, nie można zwlekać. Tu mamy jakieś jedno przejście. Aha, tu jest tylko jedno przejście, dobrze. Bo ja nie lubię mieć kilku dróg takich, wiecie, do których trzeba iść. Lubię mieć jedną taką przejrzystą ścieżkę, a nie tutaj cudować. Jak najbardziej. Ojej. O, wstawka. Wygląda jakby ziemia wokół spichurza całkiem obumarła. I teraz tak, od razu wam mówię. Oby nie. Wiem, że to was może nie interesować, ale nagrywam to dość. Dość, jakby to powiedzieć. Szybko, no nie, no szybko się nie da nagrać. Chodzi o to, że nie nagrywam tego codziennie odcinka, ponieważ w tygodniu studiuję. I teoretycznie od poniedziałku, i praktycznie od poniedziałku do. Środy. Jestem praktycznie od rana do wieczora na uczelni i nie mam możliwości w ogóle jakkolwiek nagrać. Więc w grę dla mnie wchodzi tylko takie, wiecie, na zapas nagrywanie. O, szkielet był w tym. Tak to. No, więc ja sobie to w czwartki, w piątki generalnie ogarniam. Jak najbardziej.
A to jest zwykły nekromant. Myślałem, że taki fajny ziutek. Sprawiedliwości nie się stanie zabić. Leży sobie tego. Służę światłości. Potem, ale fajny kociołek. Poczuj mój gniew. I nieumarłych można ranić leczeniem. Taka jeszcze ciekawostka. W imię króla, mojego ojca. Fajna sprawa. Nic cię już nie uratuje. Naprawdę fajna sprawa. Nadchodzi sprawiedliwość. Mamy tobie aurę, bo to leczenie w sumie jest fajne, ale lepiej mieć chyba pancerz. Mądry plan. Żeby jednostki miały lepszy pancerz. Nie trzeba mi się kłaniać. Widzicie zresztą, że podstawowy pancerz to 2 i plus 3 ode mnie, więc to jest spoko sprawa. O, magowie. Witajcie. Kapłani. Jesteśmy kapłanami. Oni leczą nasze. Las. Przybyliśmy zdjąć klątwę, która ciąży patrzcie na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi no, jak widzicie? Zawsze nasz najwyższy szacunek. Ziutek tutaj będzie leczony. Wokół spichlerza na końcu wioski pokryta dobra jest ohydnym osadem. Sprawdzimy to. Kapłan pomocy czy czarodziej początkowo może rzucać jakąś leczenie, które zwiększa liczbę czegoś tam. W imię króla, mojego nie czytałem. Teraz damy tobie leczenie, tą manę, bo mana daje to tym jednostkom. Znaczy, to regeneracja many daje regenerację tym jednostkom, więc teraz to ma sens. Wcześniej to nie miało. Mądry plan. Do czego wy u diabła strzelacie? Ha, chcemy rozwalić te przeklęte szkielety, sir. Cała wioska aż się od nich roi. To jest fajna jednostka, się nam pomóc. Ten ci kanonierzy, ale beznadziejna, ponieważ zadaje obrażenia przerwę nawet jednostkom naszym, więc sorry. Zostaw to mnie. Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Dobra, Jaina porobiła. Jak najbardziej. Zbój leczenia, on leczy chyba jednostki w pobliżu, dokładnie. Poczuj mój gniew. Pyk. W ogóle nie trzymam ręki na klawiaturze, to jest dla mnie taki... O, co to mamy? Opęcza inteligencji. To jest coś, co da plus 3 do inteligencji tutaj do bohatera, bo właśnie, nie wiem czy mówiłem. Bohaterowie mają też swoje atuty, na przykład magowie, wiadomo, inteligencja. Ci walczący wręcz, to jest siła. I są jednostki, które mają też zwinność. Na przykład podwyższenie inteligencji jej daje większe obrażenie, jemu siłę daje większe obrażenia. I inteligencja jest spoko. Służę światłości. Dla maga, jakieś tylko dla maga. Bo widzicie, po podnoszeniu została tutaj plus 3 i od razu tutaj plus 3, nie? Służę światłości. Nie mówicie gołosłownie, że z palca to wyssałem. Bo nie. Na honor. Dobrze, idziemy tutaj. Na honor. I tu mamy ten spichlerz. O, to jest fajna bestia. Bracia, zostaliśmy zdemaskowani. Taki zszywaniec, ale to się nazywa plugastwo. Nie przerywajcie dzieła. Wybacz, nie czas na pogawędki. Obowiązki. Znaczy zszywaniec, no bo w Heroes of the Storm to jest zszywaniec. Ten stwór wygląda jakby go zszyli z kilku trupów. No. Przyjrzysz mu się później, jak go już zabijemy, zgoda? Nie. Ła, ale mogliście teraz usłyszeć, jak mi kręgosłup pęka. Nie znoszę przemocy. Dobrze, po kolei sobie porobimy. Bo szkoda byłoby zrobić coś nie tak. Dobrze, lecimy. Plugawy nędznik. Sam się o to prosi? Teraz zobaczcie, ja mogę leczyć. Znaczy leczyć, ale zadaję obrażenia dzięki temu. Za mojego ojca króla. Jak najbardziej. Dobra. Jeszcze tych dwóch dziutków. Za mojego ojca. I zostaje plugastwo. Uleczymy cię. Boom. I dostajesz obrażenia. Na honor. Dobrze. No i jeszcze zniszczmy ten spichlerz. Zniszczyć ten magazyn. A, magazyn. Już. No ale to spichlerz. Tak, to jest spichlerz. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry. I to idziemy zniszczyć. Aha, to już koniec misji. Na jest. Honor. Dobrze. Główne zadanie wykonane. Co to było? I kim był ten czarownik ubrany na czarno? Był nekromantą. Podejrzewam, że to nekromanta. Najwyraźniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazy. Dokładnie, to jest ich sprawka. Założę się, że znajdziemy go w Enderholu. Podobnie jak odpowiedzi na większość pytań. O, to będzie fajna misja później. Dobrze. Magam będzie krzesło skrzypieć. O! Nie no, to ja buzią. Dobrze, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.